Pryzmat Radio w internecie. Przystanek Kraków. Co tam pani w polityce? Czy Chińczyki trzymają mocno? Czy tym razem parafrazujesz przede mną Wyspiańskiego? Tak. Z okazji roku Włodzimierza Tetmajera obiecałyśmy sobie przecież zatrzymać się na chwilę w Rydlówce. Jesteś gotowa na naszą kolejną podróż w świecie literatury? Oczywiście. A czy przypomnisz nam, co dzisiaj przygotowałyśmy dla naszych słuchaczy? Tego wieczoru zajmiemy się sylwetką jednego z naszych młodopolskich artystów. Mam tutaj na myśli Lucjana Rydla. Porozmawiamy o jego najsłynniejszych dramatach, jego inspiracjach, ale też o życiu na wsi. Rozmowie z nami na temat życiorysu tego poety i jego twórczości Lidia Kamińska, doktorantka literaturoznawstwa, która specjalizuje się w literaturze epoki młodej Polski. Rydel jest autorem wielu artykułów z zakresu sztuki i literatury, ale znany jest również jako poeta i dramatopisarz. Jak wyglądały jego pierwsze próby ściśle artystyczne? Właściwie zainteresowania literackie Lucjana Rydla ujawniły się już w gimnazjum. Pierwsze utwory napisał już w wieku 14 lat i jego juwenilia dotyczyły głównie tematyki patriotycznej, miłosnej, były to wiersze, ale napisał też fragment powieści historycznej, a także fragment dramatu o Twardowskim. Natomiast właściwym debiutem Rydla był dramat Mściwoj, który opowiadał o walce Słowian z najazdem germańskim. Drugim istotnym epizodem dotyczącym tych pierwszych prób literackich Rydla było tłumaczenie fragmentów Eneid, dlatego że Rydel interesował się, tak jak już wspomniałam, filologią klasyczną i również w późniejszym czasie tłumaczył więcej dzieł z łaciny i greki. Artysta wydał tomiki wierszy wzbogacone o ilustracje swojego przyjaciela Stasia Wyspiańskiego. Jakiej tematyki podejmował się w swoich utworach? Lucjan Rydel opublikował trzy tomiki poezji. Pierwszy z nich w roku 1898, drugi w 1901, natomiast trzeci w roku 1909. A w swoich wierszach podejmował naprawdę różnorodną tematykę, dlatego że znajdziemy wśród nich zarówno utwory utrzymane w tonacji dekadenckiej, mroczne, nastrojowe, pesymistyczne, chociażby Nocturn, jeden z moich ulubionych wierszy Lucjana Rydla, ale są także utwory utrzymane w duchu parnasistowskim, nawiązujące do mitologii. Pojawiają się ekfrazy rzeźb, na przykład Wenus Milońska, ekfrazy obrazów, na przykład Jacka Malczewskiego, którego malarstwo cenił Rydel. Często pojawiają się także wiersze z motywami muzycznymi, na przykład Wstań pieśni, czy utwory nawiązujące do Chopina. Pojawiają się także wątki autotematyczne, erotyki. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób Rydel pisał, otóż często posługiwał się stylizacją i niektórzy badacze porównują jego cechy ze sztuką secesyjną ze względu na ich estetyzm, dekoratywność, ale myślę, że równie istotna dla Rydla była sfera emocjonalna. Niektóre z jego wierszy są bardzo nacechowane emocjonalnie. Często pojawiają się nastrojowe pejzaże. Myślę, że warto czytać poezję Rydla, że można wśród jego wierszy znaleźć liczne utwory o walorach poetyckich. Ja
parę lat temu sama skonstruowałam scenariusz spektaklu poetycko-muzycznego, który opierał się właśnie na wierszach Lucjana Rydla, więc myślę, że warto do tej poezji sięgać, mimo że nie jest tak znana. A czy Jadwiga Mikołajczykówna stanowiła pewien motyw literackiej muzy dla swojego męża? Oczywiście. Jadwiga stanowiła także rodzaj muzy dla swojego męża. Pojawiają się wśród jego utworów poetyckich wiersze, które są adresowane do Jadwigi. Mają często charakter wyznań miłosnych albo podkreślają urodę. Na przykład wiersz "Patrzę na ciebie jak w żywy cud", w którym podmiot liryczny porównuje swoją ukochaną do Afrodyty. Rydel często opisywał też w swoich wierszach szczęście małżeńskie, a Jadwidze poświęcił cały cykl 46 utworów, 46 wierszy, który zatytułował "Mojej żonie". Jeżeli chodzi o ten cykl, stanowi on przykład sielankowej liryki miłosnej i jednocześnie jest to rodzaj pamiętnika uczucia poety. Możemy tam znaleźć wiersze, które nawiązują do pierwszych spotkań Jadwigi i Lucjana, jego zauroczenie kobietą, wiersze opisujące oświadczyny czy późniejszy ślub. Teraz przejdźmy do dramatów. Zaczarowane koło to nie tylko rzeczywiście napisany przez Rydla utwór literacki, ale również jedna z ulic Bronowic. Co tak naprawdę skrywa ta tajemnicza nazwa, która na pewno ma wiele z baśniowości? Tak jak już wspominałam wcześniej, Lucjan Rydel interesował się teatrem, a dramat uznawał za najwyższą formę wypowiedzi literackiej. Także w czasie swoich studiów w Berlinie i w Paryżu miał okazję zapoznać się z osiągnięciami europejskiej dramaturgii. Był też krytykiem teatralnym. Jeżeli chodzi o sam dramat, o którym mówimy, Zaczarowane koło, warto wspomnieć, że został doceniony, został nagrodzony w konkursie literackim w 1899 roku. I rzeczywiście w tym dramacie obecne są liczne motywy baśniowe. Zaczarowane koło jest baśnią dramatyczną. Jak wiemy, XIX wiek przynosi duże zainteresowanie folklorem, kulturą ludową, która przenika także do literatury. Dla Rydla natomiast właśnie najważniejsze w ludowości, z której czerpał, najważniejszy w ludowości był autentyzm materiału baśniowego, który miał być włączony w strukturę dramatu. Dlatego właśnie Rydel skorzystał z motywu fabularnego pojawiającego się w jednej z bajek bronowickich. Czerpał więc z tego folkloru najbliższego, folkloru podkrakowskiego. I w utworze możemy odnaleźć chociażby takie elementy baśniowe jak zaczarowany flet, kwiat paproci, Boruta. Młodopolscy krytycy zwracali też uwagę na podobieństwa pomiędzy dramatem Lucjana Rydla, a na przykład balladyną Słowackiego czy dzwonem zatopionym Hauptmana. Lucjan Rydel jest również autorem jasełek, znanych bliżej pod nazwą Betlejem Polskie. Pokusiłabym się tutaj nawet o stwierdzenie, że jest to raczej jego najpopularniejszy utwór. Czy poeta śladami wesela sięgnął po jakieś elementy historyczne z okresu rozbiorów Polski? Albo czy dla ówczesnych mu ludzi zaprezentował jakiś manifest? Tak, oczywiście można powiedzieć, że Betlejem Polskie stanowiło rodzaj manifestu. Otóż Rydel był przekonany o
kulturowej, dydaktycznej misji inteligencji. Uważał, że inteligencja powinna w jakiś sposób propagować różnego rodzaju dobre postawy, na przykład właśnie patriotyzm wśród ludności wiejskiej, dlatego propagował również czytelnictwo wiejskie i organizował teatr ludowy. Starał się określić, jaki on powinien mieć repertuar i zauważył, że właśnie teatr ludowy powinien łączyć w sobie elementy rozrywki, dydaktyzmu i patriotyzmu. Rydel uważał, że właśnie widzowie chłopscy, widzowie z ludu powinni mieć dostęp do sztuki, do wartości artystycznych, a właśnie wśród ludu największą popularnością cieszyło się właśnie Betlejem Polskie. Rydel nawiązuje tutaj do konwencji jasełek, dlatego że uważał, że to właśnie z jasełek może się wytworzyć teatr wiejski i zauważył, że jasełka powinny być zgodne z ludową wyobraźnią, powinny nawiązywać do lokalnego kolorytu, dlatego właśnie w dramacie Rydla możemy zauważyć liczne pastorałki, w których pojawia się polski krajobraz, pojawiają się górale. Rydel czerpie z lokalnych kolęd, szopek, pokazuje ludowy sposób przeżycia nocy wigilijnej i rzeczywiście w swój dramat wplata także w sposób aluzyjny wątki narodowo-patriotyczne nawiązujące do sytuacji politycznej. Pojawia się na przykład aluzja do antypolskiej polityki rządu pruskiego czy nawiązania do zesłań na Sybir. W trzecim akcie ma miejsce pochód królów Polski do żubka Jezusa. Spośród tylu władców wypowiadają się tak naprawdę tylko trzej z nich. Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski. Dlaczego akurat oni? Władcy, których Rydel wybrał, by zaprezentować ich w swoim dramacie, są znaczący, są w nich wpisane pewne treści symboliczne. Otóż trzeci akt dramatu Rydla przedstawia sytuację złożenia darów Jezusowi przez przedstawicieli najpierw różnych zawodów, jak krawiec, szewc czy kowal, a następnie właśnie przez orszak królów polskich. I Rydel wybiera tutaj postaci Kazimierza Wielkiego, Jagiełły oraz Sobieskiego. Kazimierz Wielki mówi o sobie w dramacie Chłopów Król, wnuk Piasta Dziada, nawiązując do legendarnego założyciela Polski, czyli Piasta, i jego chłopskiego pochodzenia, czym Rydel właśnie podkreśla rolę chłopów w dziejach narodu, w dziejach narodu polskiego i przekazuje w ten sposób wartości patriotyczne. Postać Jagiełły odwołuje się tutaj do Unii Polsko-Litewskiej, do zwycięskich bitew oraz braterstwa panującego pomiędzy dwoma narodami, Polakami i Litwinami. Stąd symboliczny dar, który Jagiełło niesie, czyli złoto. Natomiast trzeci z władców, którzy wypowiadają się w tym akcie, Sobieski, staje się symbolem walki jednocześnie za ojczyznę i wiarę, w czym Rydel odwołuje się do istotnych w kulturze ludowej wartości religijnych. W tym czasie przy pomocy naszych gości w pewien sposób udało nam się uczcić rok Włodzimierza Tetmajera, który uchodzi za jednego z czołowych przedstawicieli Młodej Polski. W swoich czasach dał się nam poznać nie tylko jako malarz i grafik, ale również jako działacz ludowy i niepodległościowy. Warto wspomnieć, że to właśnie on, znany w dramacie Wyspiańskiego jako gospodarz z Wesela, był pierwszym właścicielem Rydlówki. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie.